Siema. Wyszła druga część z jakiegoś powodu podzielonego serialu Wiedźmina na dwie części, z czego druga część ma trzy odcinki. Cały miesiąc musiałem czekać by obejrzeć te trzy pieprzone odcinki i przedłużyć subskrypcję musiałem też o następny miesiąc. Zbogacając tym samym Netflixa o całe 60 zł. To jest w ogóle świetny marketingowy ruch. Ludzie kupują subskrypcję na miesiąc wypuszcza swój najpopularniejszy serial 3 odcinki w tym miesiącu, trzy w następnym i w ogóle jak chcesz to najlepiej jeszcze ostatni odcinek finałowy najlepszy na kolejny miesiąc i cyk 180 zł od każdego w kieszeni. Ale oczywiście oficjalnie chcieli stworzyć punkt zwrotny który zostawia widza w niepewności i wyczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń. Ja nie pamiętam szczerze mówiąc, co się wydarzyło w tym sezonie, bo został mi podzielony na dwie części, a oni mówią coś o. A zresztą naprawdę ciężko mi to jest jakoś skomentować. Druga część trzeciego sezonu była jak dla mnie gorsza. W pierwszej nie wiedziałem, co się dzieje, tutaj mniej więcej wiedziałem i nawet zadbali o niektóre szczegóły w serialu, co jest dziwne, za dziwne jak na ten serial, aż dziwnie to wszystko wyglądało. Sam już nie rozumiem jak mam w ogóle ten serial oglądać, bo o ile do trzeciego sezonu podszedłem wyłączając mózg i czułem totalnie bombę, przy czym bawiłem się wtedy naprawdę nieźle. To do drugiej części mam wrażenie, że tak podejść się nie da. Oglądałem to o trzeciej w nocy notując sobie różne rzeczy i raz było dobrze, raz było niedobrze. Przez chwilę mnie nawet wciągnęło, z kolei minutę później oderwało z powrotem do tego bezmózgiego stanu. Ciężko jest zrozumieć serial, jeżeli sami twórcy mam wrażenie go nie rozumieją. Mimo tego, że mamy już trzeci sezon, nadal nie udało im się tego wszystkiego skleić w całość. W poprzedniej recenzji mówiłem, że ten serial należy oglądać i traktować jak taki głupiutki, śmieszny serial i faktycznie trzeci sezon świetnie mi się tak oglądało. Z kolei od szóstego odcinka twórcy chcą, żebyś chyba brał go na poważnie, nie ma tu jakiś żadnych głupich żartów jaskra, nie ma śmiesznych skeczyków i w ogóle to się robi jako smutno, bo przecież jest jeszcze pożegnanie Henry'ego Kawila, który chyba zrobił tutaj największą robotę w tym serialu. Fakt, że odchodzi najlepszy i jedyny dobry aktor świadczy chyba o tym serialu nie najlepiej, no ale trudno. Ania Chlorta czy jak ją się tam czyta, czyli aktorka grająca Jennifer, będzie niestety musiała skakać na innym Wiedźminie ciężko im będzie zapewne zbudować takie samo uczucie jak zbudowane zostało z Kawilem, bo jednak spędzili oni tysiące godzin razem śmiejąc się, bawiąc się widzieli siebie nago, nie wstydzili się siebie i tak dalej, więc nie wyobrażam sobie jak twórcy czwartego sezonu sprawią, żeby to uczucie naprawdę było jakoś fajnie widoczne pomiędzy postaciami. W drugiej części tak samo jak w pierwszej dostaliśmy niedopracowany mocno rzucający się green screen dużo beznadziejnej walki z potworami i dużo wybitnie Skomponowanej walki z ludźmi. I mówię to od pierwszego sezonu. Ten serial jest słaby. Ale jedno co naprawdę mi się w nim podoba, to zdecydowanie sceny walki. Świetnie się to ogląda, i jak tylko słyszę muzykę odpalającą się już do walki, ciśnienie krwi skacze, a serce zaczyna pompować szybciej. Szkoda, że jeszcze nie ma tam tej muzyczki z Wiedźmina, ale no ta też ujdzie. Akurat ta muzyka do walki w serialu jest całkiem niezła. Jeżeli nie widziałeś drugiej części, a nie chce ci się kupować Netflixa czy szukać na jakiejś szemranej stronie i marnować czasu, streszczę wam te trzy odcinki serialu, a Siano zachowaj sobie na pizzę. Oczywiście żartuję, bo prawnie nie mogę czegoś takiego powiedzieć na poważnie, więc powiem wam, że zaraz po obejrzeniu tego odcinka koniecznie musicie sprawdzić Wiedźmiński serial, bo naprawdę szef się bawiłem oglądając go. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobra, teraz streszczenie. Szósty odcinek Wiedźmina zaczyna nam się od przewrotu na Tanet. Dijkstra chce, aby Wiedźmin się nie mieszał w sprawy, bo może być on dużym kłopotem, a ten się na to zgadza. Dzieje się akcja, magowie są łapani, Wiedźmin nic nie robi i nagle mamy zmianę na Radowida i Jaskra. Jaskier w trakcie nocnej zabawy z Radowidem zapomniał o Ciri, zresztą tak samo jak Radowid, który przecież miał ją zaprowadzić do Redanii. Okazuje się, że ani Radowid, ani Jaskier nie zaprowadzą nicie Ciri, bo Ciri zniknęła i gdzieś wyruszyła. Jeszcze tego nie wiemy, ale wyruszyła do Geralta, prosto do miejsca, gdzie ją wszyscy szukają. Magicy na Tanet zostali już pojmani i niektórzy z nich mają odpowiedzieć Za zdradę za Zdrada jednak nikt nie odpowiada, bo przyszła Tisaya i powiedziała, że nigdzie tutaj magików nie będzie więzić, i uwolniła wszystkich. Ufała wszystkim, ale popełniła błąd, bo okazało się, że Wilgerfotz i ekipa zdradzili czarodziejów w imię Nilfgaardu. I teraz wszyscy zaczęli zabijać się wzajemnie. Dijkstra zdążył szybko uciec z pomieszczenia wraz z Geraltem i zaczęli się bić między sobą. Dijkstra przegrał, a Geralt złamał mu nogę. W międzyczasie przyszły też Skojatel, którym wejście otworzył Wilgerfotz na oczach Tisai, która zamiast zrobić coś w tej scenie to po prostu sobie stoi z jakiegoś powodu. Elfy weszły do środka, ale nagle wyszli też magowie. Mamy tutaj scenę jak z jakichś Avengersów. Nie mam pojęcia co się tutaj dzieje. Ostatecznie umówili się, że za 5 sekund zaczną się nap... I magowie, zamiast ich rozgnieść w dwie sekundy, postanowili jednak zbudować z jakiegoś powodu niewidzialną ścianę. Okazało się, że jednak elfy przechyliły magów i mają strzały z gwimerytu i, i elfy zaczęły zabijać magów. Magicy odpowiedzieli ogniem, ale powiem wam szczerze, że chyba na kacu po wczorajszej imprezie byli, bo może to tylko ja, ale wyobrażałem sobie, że takich z trzech magów by wystarczyło, żeby takich 50 elfów zmieść, ale tutaj 50 coraz ledwo to sobie poradziło ze z kilkoma z Mówię wam, wczoraj chyba tutaj nieźle zachlali i chaos był nie taki co trzeba. Innego wytłumaczenia na tą scenę nie znalazłem. W trakcie walki między elfami a czarodziejami, sabotażu na swoich dokonuje Francesca Finderbar, która nagle z jakiegoś powodu zrzuca ten żelandor, co płonie na wszystkich. Tylko, że magicy zrobili sobie osłonę, a prawie wszystkie elfy, które stały po jej stronie zostały zabite. Jak na przywódcę, to taka średnia decyzja. Pojawił się też rient, który odgrywał kluczową rolę, przez większość, ale już nie odgrywa. To było szybkie, ok. Gerald, Jenny i Tiri ostatecznie uciekli z tamtego miejsca, ale nagle Jennifer stwierdziła, że ona wraca, bo tam jej mistrzyni ją potrzebuje. No i faktycznie zaczęła wracać. W międzyczasie Tisaya rzuciła zakręcie pioruna Berriara i zmiotła wszystkich, na których patrzyła. Przy okazji, pewnie też całkiem sporo swoich tam zabiła. Także jeżeli chodzi o sabotaż, to mamy tutaj po jednym punkcie dla obu drużyn. W międzyczasie Dijkstra czeka na pomoc, i ta pomoc przychodzi, oczywiście wybawiając go kilka sekund przed śmiercią. Ta pomoc nazywa się Filipa Eichhardt. Zabiła czarodzieja, wy wyłubując mu nie wiem co, mózg, pa pazurami sowy. Przecież to nie ma sensu, no ale tak było. W tym samym czasie z jakiegoś powodu Geralt wraz z Ciri wraca do siedziby, tylko po, to, nagle, tylko po to, by nagle się cofnąć i pójść po łódź. A w międzyczasie atakuje ich Kahir, który w trakcie walki się poddaje i mówi, żeby Ciri go zabiła. Ciri ostatecznie tego nie robi, a, a Kahir nagle ratuje Geralta i Ciri powstrzymując szarżujących na nich zwiadowców z Kojadel. Chyba trochę w szoku byli, co tu się dzieje nagle. No, wyglądają nas szokowanych. Z pojedynku wyszli jednak bardziej zwycięsko Skojatel do momentu kiedy nie przyszedł z tego bor chyba i nagle sam stawił czoła 20 łucznikom. Przed chwilą nie mogli ci czarodzieje pokonać dwóch łuczników, teraz nagle jeden pokonuje wszystkich, nie rozumiem co się dzieje. Geralt z Ciri udaje się po łódkę jednak na miejscu, oprócz łódki znajduje Forza, od którego dostaje ostry w... Ciri postanawia zostać jogerką i wraca do samego centrum wydarzeń, gdzie chyba nie ma jednej osoby, której jej nie szuka, ale zamiast tam udaje się do Wieży Jaskółki, gdzie używa swojej mocy i teleportuje się w jakieś inne miejsce. Odcinek siódmy zaczyna nam się na pustyni, bo okazuje się, że Ciri przeniosła się na pustynię. A Geralt w międzyczasie przeteleportowany przez Tris, trafia na leczenie do Brokilonu. Ciri cały czas próbuje się wydostać z patelni i nagle spotyka jednorożca. Jednorożec okazuje się być przyjazny i pomaga jej między innymi znaleźć jedzenie czy wodę. Jednorożec to nie jedyne stworzenie jakie Ciri spotyka, bo jest jeszcze jej matka. Znaczy zgaduję, że takie zwida jest, ale powiem wam szczerze, że mogli chociaż na nią jakiś efekt nałożyć, taki zwidowy. No i przede wszystkim spotyka też Falkę, swoją psotkinę znaczy no, w tej wersji Netflixowej to bardziej Indianka niż Eli Falka. Ciri próbując się wydostać z pustyni natrafia też na potwora, który jest w wielkości czterech czołgów, ale nie potrafi z jakiegoś powodu zabić małej dziewczynki turlającej się pod nim. Nawet koń sprzedaje mu tam kopa. No tak zwany Gaugan Potwór. Ostatecznie Ciri odrywa kawałek pancerza z potwora. Ja nie wiem jak ten pancerz był tam przyklejony chyba na taśmę malarską dwustronną i tym pancerzem potem zabija to czterometrowe metrowe bydle. W międzyczasie ten cały jednorożec zostaje ranny, a Ciri używa mocy ognia, by go uleczyć. Jednorozec przerażony ucieka od niej, bo zaczyna się jej bać, a Siri traci przytomność. Znajdują ją jakieś zbiry i gdzieś ją zabierają, nie wiemy gdzie. Odcinek kończy nam się śpiewem Jaskra, który przekonuje, by Driady wpuściły go do środka Brock bo ten chce przekazać informacje o Ciri i spotkać się z ledwo żywym Geraltem. Pokażę wam teraz reakcję Jaskra, wydaje mi się, że jest ona trochę przesadzona. Look, I, I know you're at the bit. Wiedźmin w miarę normalnie wygląda. oczywiście jest no ciężko ranny, tak? Ale nie widać jakoś tego bardzo po nim. Ja to tak szczerze mówiąc, tak po dwóch piwach wyglądam i to jeszcze smakowych. Odcinek ósmy, jednocześnie najdłuższy i ostatni. Zaczyna nam się w Brokilonie, gdzie główne skrzypce gra z początku. Milwa, uciekinierka chyba z jakiegoś Hongkongu, tak patrząc po jej karnacji, która próbuje pomóc Geraltowi, jednak ten nie chce tej pomocy, nie chce on jeść. Zamartwia się tylko o Ciri. Gerard niestety ma złamany kręgosłup i chociaż chce pomóc Ciri, no to nie może się nawet ruszyć, a magia Driad zdaje się nie działać na muta. Nieważne. Ma złamany kręgosłup, ale jednak umie chodzić. Wszystko jest chyba jednak git. Czy chwilą nie mógł się podnieść z łóżka. Jak to w ogóle jest wykonalne? No nieważne. W międzyczasie czarodziejki, też szukałem Ciri i udają się do zamku, gdzie możliwe, że jest przetrzymywana. Na miejscu, zamiast Ciri, znajdują jednak potwora z falauta, z którym Gerald walczył w poprzedniej części serialu. Gerald cały czas próbuje zebrać siłę, by podążać za Ciri, jednak po prostu tej siły jeszcze nie ma. Próbuje, próbuje, ale mu się nie udaje. Do Brokilonu przybywa Jennefer, która ulecza go jednym zaklęciem. Czekaj. To pojasny Gwit Tris przeteleportował go z miejsca pełnego czarodziejek do Brokilonu. Jeżeli oni potrafią takie rzeczy jednym zakręciem uleczyć, to nie wiem. Drużyna trzecia otrzymuje jeden punkt sabotażu. No i mamy tak zwany remis. Dzięki mocy Jen Gerald odzyskał siły, i wydaje się, że wszystko będzie w pytkę. Tylko musi się teraz troszeczkę rozruszać i, i będzie kituwa. W międzyczasie wybucha też Druga wojna Nilwgarska, a Wielka Rydanie dostaje ostro na dziurę i wraz z królestwami północy zaczynałem przegrywać tą wojnę. Wizimir uważa, że za porażkę Redani na Tarnet odpowiada Dijkstra i że musi on zapłacić albo Dijkstra, albo Filipom, który z nich musi stracić życie. Jednak ostatecznie jedyną osobą, która traci życie, to jest Wizimir. Jednak jedyna osoba, która traci życie, to Wizimir, a Radovic zostaje nowym królem. Zamach zorganizowany został przez Filipę, która chciała jeszcze trochę pożyć, plus uważała Wizimira za debila. Zresztą słusznie. Geralt nie zdążył odnaleźć Ciri, a ta w końcu dotarła do cesarza Emhyra by stanąć u jego boku. Oczywiście nie jest to prawdziwa Ciri. Prawdziwa Ciri nadal jest na pustyni, przetrzymywana tam przez jakiś ludzi. Na pomoc nie jej, ale też przetrzymywanego tam chłopaka przychodzi grupa, która zzywie się Szczury. Szczury walczą z tymi przeciwnikami, ostatecznie wygrywają, uwalniają Ciri i tego gościa i akceptują też Ciri, którą od teraz nazywają Falką. W międzyczasie też Gerald próbował przekroczyć granice, bo oczywiście szuka Ciri, i natrafił na posterunek Nilfgardu. Podszedł, przekupił oficera Nilfgaardskiego i poszedł w swoją stronę. Jednak po chwili zobaczył, że jakiś oficer wydziera zabawkę jakiemuś dziecku, więc postanowił, że jednak wybije cały posterunek, zostawiając przy życiu właśnie tego gościa, co zabrał tą lalkę. Wydaje mi się, że odwrotnie powinno być, wszyscy powinni żyć oprócz niego. No ale już tak się wydarzyło, to się wydarzyło. Scena walki, akurat jak zwykle, była wybitna. No i tak zakończył nam się trzeci sezon. Wiedźmina w międzyczasie Tisaya też nie wytrzymała i strzeliła sobie Gola w swoją bramkę, tak zwanego samobuja. I zapomniałem o tym wspomnieć, i nie wiem na którym etapie i w którym odcinku się to działo. Swoją opinię co do tego serialu już powiedziałem na samym początku, więc nie będę się też powtarzać. Moja ocena to mocne 3x10. A my widzimy się w następnym. Wejdźcie na giga szefowego wiedźmińskiego Discorda. Do zobaczenia.